dobry Państwu. Widzicie, co zrobiliście? Tam tabliczki były, tabliczki pozrywane nawet, widzicie? Nie ma tabliczek. Lublin Główny, kurwa, oblany. Nie odbiera Jacek. Może w robocie jest. O! Bajenkut Główny, rozrobiony. Trzeba będzie jechać na komendę. Dzwoń tego, dzwoń. Ty się sam tego. Wiem. Dzwoń do Jacka sam, bo ja teraz dzwoniłem do Jacka, to nie odbiera. Wiem. No kurwa. Jak to kurwa? Kiera to kurwa? Nie wiem, to trzeba kurwa. Kurwa, to kurwa. Śmierć jest cholera. O! O kurwa. Napad! Weź chodź, pobożę. Weź chodź. Jak? Współczuję, Krzysiu. Musisz zgłosić to na policję. To jest skandal, co się dzieje. Naprawdę. No tak, skandal. Weź umyj, kurwa. O, to jak to jebie, ludzie. To jest bezczelność już. Zgłoś to na policję, bo to już nie są żarty. To jest akt wandalizmu. Próbuj do Jacka się dozwonić. Bo ja dzwoniłem teraz do Jacka, to nie odbiera. Może śpi. Ja to już... będę śpi. Siódma rano jest. Na komendę biorę telefon, jadę. Jacek, podobę. Jacek, halo? Słuchaj ty, bo tutaj kurwa tak zdemolowali chałupę, że człowieku, szok. To trzeba by było, wiesz, kamery i tego, i... Nagrać. I tego, zobaczyć na nagraniach. Ty, no kurwa, i główny powycali, kurwa. Farba. I farbą, jakieś pomalowane, jakieś coś, kurwa, ty. Normalnie weszli gdzieś tam w nocy, czy nad ranem, na tego, na posesję. I tego, i wiesz, i kurwa tam komedię narobili normalnie. Wtargnęli na... Co? Na posesję. Ale jebie. Wtargnęli na posesję. No dobra, no. Można. No, niech ściągnie, no bo to człowieku, no kurwa, ten. Weź umyj, Lublin, wszystko. Ale to Krzysztof, to można się zżygać. Można się zżygać się. Nie wyjść na podwórek. Nie wyjść na podwórek. To masz monitoring, na pewno kamery nagrały. Nie, no tak. Weź połącz z policją mnie. Ja z tego telefonu. Weź połącz. Weź połącz. No. Dobra. Weź. Na razie. Ten. Jacek przekaże Słopkowi. On to zgra na płytę. I tego. Ale to on musi... ten. Ale to chodzi o to, że tego, że na kamerach przejść nagrane. No bo musieli któregdzieś wejść. Dzień dobry, ja poproszę radiowóz, bo moja chałupa jest zniszczona, obrana farbą głównym. Ulotki leżą na podwórku. Ja proszę, żeby radiowóz przyjechał. Białystok, ulica Szkolna 17. Krzysztof Kononowicz. Ja bardzo proszę, żeby natychmiast był radiowóz, bo ja mam świadka niejednego, że pierwszy świadek zobaczył Andrzej taki, który Geremek. Mieszkał u mnie i proszę pana, ja bardzo proszę, Geremek. Żeby radiowóz był. Farbą i gównem. I ulotki na posesji leżą. Ja bardzo proszę. Masz. Dziękuję. A samemu chcecie wymiotować? To co, nie idzie wejść? No. Dobrze, Jacek zgra kamery i będzie wiadomo, kto wskakiwał. A wy nic nie słyszycie w nocy? Spaliśmy jak żywite. No nie było słychać, już okienice pozamykane. No. Wszystko tego. No to... Ale niech okienice... To dobrze, że okienice kurwa zamknięte. Bo dlatego, że żeby okienice były tu otwarte, to my wiesz co zrobiliby? Po okrach. Z tamtej strony widzisz po okrach polegi. No ale tego, ale... Ale to są poważne zniszczenia, Krzysiek. Tak. To wszystko doprowadzić do porządku, to parę dni pracy. Tak.
Pomożesz doprowadzić? Pomogę, podziękuj skurwysynom, bo to już jest przegięcie pały. To już, Krzysiek, nie są żarty, naprawdę. To nie dziękowanie, tylko kurwa toporek wziąć i zajebać w łeb. No nie, no, a powinni ponieść surową karę. Co? Powinni ponieść surową karę. Ach, chuja, one poniosą surową karę. No ale przy monitoring jest. A one nagrywają ich w podczerwieni, te kamery. No ale to musi być na kamerach, no bo to... No musi być, no przecież jak schodzili z kamerami. Ale do 12 nic nie było. Nikt nie łaził, nic nie tego. Jak my zasnęli. No. Bo 12. Najszybciej, o, z Ogrowa. Co? Ogry najszybciej. Nie słyszę. Ogry. No. Z tamtej strony. No. Za mostu. Za mostu. Dobra, musimy jechać w Krzysztofie.